Wiek XIX to okres ogromnych przemian, nie tylko w Zabłociu, nie tylko na Żywiecczyźnie, nie tylko w Galicji, ale w całej Europie. Wiosna ludów, ruchy narodowo-wyzwoleńcze, skutki rewolucji francuskiej, to wszystko dzieje się właśnie w wieku XIX. W roku 1848 wychodzi dekret o uwłaszczeniu chłopów, który w bardzo istotny sposób zmienia politykę ludnościową, gospodarczą, ekonomiczną. Kilka lat później, bo w roku 1874, pojawia się bardzo ważny dla naszej kamienicy i dla naszej wiedzy o tej kamienicy dokument. Dokument to ustawa względem założenia i wewnętrznego urządzenia ksiąg hipotecznych dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim wraz ze sprawozdaniem Sejmowej Komisji Prawniczej. Dlaczego ten dokument jest dla nas taki ważny? Powód jest w gruncie rzeczy bardzo prozaiczny. Dzięki temu dokumentowi trafiają do nas księgi wieczyste. I z tą właśnie datą, 1874 rok, mamy pierwszy wpis informujący o pierwszych i kolejnych właścicielach tej kamienicy aż do roku 1941. To było niezwykłe odkrycie i to odkrycie rzuca światło na to, w jaki sposób gospodarowano tym budynkiem, co tutaj się działo, kto mieszkał, co robił i jakie pozostawił po sobie ślady. Nie zawsze świadomie. W sondażach archeologicznych zlokalizowanych na terenie patio kamienicy na Żywieckim Zabłociu przy Dworcowej 2, przy murach oficyn, znaleziono więcej ceramiki i ogólnie wszystkich obiektów niż w kilkunastu sondażach z pierwszego etapu badań w 2019 roku znajdujących się wewnątrz piwnic budynku. Znaczną część pozyskanego materiału można wykleić, co oznacza możliwość scalenia ze sobą fragmentów rozbitych naczyń, a oznacza to, że zostały zniszczone i zdeponowane w jednym czasie. Niestety wśród odkrytej ceramiki brak jest obecności wyraźnego datownika, czyli przedmiotu, który jednoznacznie można przyporządkować do konkretnego czasu i wydarzenia historycznego lub miejsca jego proweniencji. Znalezione fragmenty przedmiotów, czy to ceramiki, czy obiektów szklanych, metalowych, są pamiątkami, jakie pozostały po warsztatach niegdyś tutaj istniejących, a przede wszystkim pamiątkami po ludziach, którzy zamieszkiwali tę kamienicę. Prawdą jest, że budynek wraz z przylegającym do niego terenem wciąż nie zdradziły swoich wszystkich tajemnic.